Cześć. Nie tak dawno zrozumiałam przyczynę smutków oraz źródło największe, przez które ucieka energia. To jest żal tego, że się nie dostało, nie otrzymało tego, czego się chciało. Więc człowiek zamiast żyć tu i teraz, rozpamiętuje, czego nie dostał. I myśli, jakby było fajnie, gdyby to dostał. Ale jeżeli było to twoje, to by tobie nie uciekło. To jest prosta prawda. Twoje tobie nie ucieknie. Gdyby to było twoje, to by nie stało się przeszłością. To by było teraźniejszością. Wtedy by przeistoczyło się, przemieniło się z przeszłości w teraźniejszość. Wtedy by harmonicznie by płynęło i nie kończyło się, gdyby to było twoje. A jeżeli czegoś nie masz, to znaczy, że to nie było twoje. Bardzo łatwe. Ta prosta zasada, to proste uświadomienie sobie jest w stanie zmienić całe twoje życie. Sprawić, że będziesz żyć tu i teraz, zamiast rozpamiętywać i się smucić. Zajrzyj w głębie swoich smutków. Zapytaj siebie uczciwie, tak szczerze. Dlaczego teraz nie jestem w 100% szczęśliwy? Co mnie męczy? No i zobaczysz, że większość z energii zżerają te myśli i smutki związane z nieotrzymaniem czegoś. Ale pomyśl sobie, co by się stało, gdybyś to otrzymał. Jeżeli to nie jest twoje i wyobraź sobie, że to masz, to przecież by zjadało ogrom energii, stwarzałoby sytuacje, które cię zabijają. Sytuacje, które cię pogrążają. Zabierają twoją witalność. Więc trzeba się cieszyć, że to, co nie nasze, z nami nie zostaje. Proste.